Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś film o prawdziwym gigancie z parku jurajskiego, a mianowicie Brachiozaur i historia gatunku. Pamiętaj zasubskrybować kanał, aby nie przegapić następnych materiałów. Teraz zapraszam. Zaczynamy. 10 brachiozaurów zostało odtworzonych przez InGen w kompleksie na Isla Sorna. Kiedy osiągnęły odpowiedni wiek, zostały przetransportowane na Isla Nublar. Były przeznaczone do publicznej ekspozycji w pierwszej fazie Parku Jurajskiego. Brachiozaury InGen w przeciwieństwie do prawdziwych przeżuwały pokarm, co mogło oznaczać, że prawdopodobnie nie potrzebowały gastrolitów do wspomagania trawienia. Na Nublar współistniały z Parazaurolofem. Po incydencie w Parku Jurajskim nie wiadomo, co stało się z populacją brachiozaurów. Według ujawnionych raportów InGen do października 1994 roku na wyspie żyło co najmniej 5 osobników. W Parku Jurajskim 3 na Isla Sorna żyła nowa odmiana brachiozaurów. Odtworzone przez korporację Masrani Global zamieszkowały północno-wschodnią część wyspy. Były największymi roślinożercami w tamtym regionie. Współistniały wraz z ankylozaurami, korytozaurami, paurozolofem, stegozaurami i triceratopsami. Na Sornie występowały samce i samice. Jeśli chodzi o najnowszą historię i wydarzenia w Jurassic World, to z upadłego królestwa dowiadujemy się o populacji brachiozaurów. Odmiana z Jurassic World wyglądem przypominała brachiozaury z pierwszego parku jurajskiego. Podczas ewakuacji gatunków z Nublar udało się uratować co najmniej 2 brachiozaury i przetransportować je na kontynent. Udało się również zabezpieczyć żywe embriony. W obozie kredowym brachiozaur pojawia się w wielu scenach, gdzie żył w Dolinie Roślinożerców wraz ze stegozaurami, ankylozaurami czy sinoceratopsami. W jednej ze scen dowiadujemy się, że Indominus zabija brachiozaura. W kolejnej widzimy je przy wodopoju wraz z ceratozaurem, ale widzimy również scenę z młodym brachiozaurem, co dowodzi, że w Jurassic World żyły również samce i samice zdolne do rozmnażania. Okej, to wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Ja pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.